Nie spinam się na gnoi, co próbują jak mogą mi przeszkadzać. Beka, ja wspinam się na Olimp i dla wszystkich tych podłych skurwieli, co chcieliby wcielić się w cele. Nie mam problemu ze zużywaniem naboi. Z takim flow jebasz dryfowanie naboi. W chuj podwórek poznałem, a wychowany na swoim. Nie musisz powtarzać reguł, znam je dobrze, ale że cokolwiek w ogóle będzie mi kurwa dyktowane, zapomnij. Telefon do ciebie. Telefon do ciebie. Zostałeś młodym wilkiem. Pierwszym młodym wilkiem tegorocznej edycji Popkillera. Jak wrażenia po weekendzie młodowilczym? Może zechcesz nam coś powiedzieć o tym weekendziku? A, kozak. Dużo się teraz zmieni w twoim życiu? No. I odkrywamy pierwsze karty tegorocznej edycji Młodych Wilków. Pierwszym z nich jest reprezentant Wrocławia Guzior. Dzień dobry, cześć. Powiedz mi, jak wrażenia po weekendzie młodowilczym? Bardzo pozytywne, bardzo przyjazna atmosfera i fajnie ta praca nam poszła tak naprawdę. Wszystko bardzo sprawne. A jak oceniasz cały skład względem poprzednich edycji? Najlepszy skład ever. Z wszystkim sumieniem. A czy możesz podać jakieś cechy, którymi ty się wyróżniasz spośród wszystkich? Ciężko tego sobie sama, no nie wiem, może... Albo co jest twoim mocnym atutem? Nie wiem, ciężko mi to powiedzieć, to słuchacze raczej wiedzą, nie wiem, mi się wydaje, że dużo ci na to składa i ciężko tak powiedzieć jednym słowem czy dwoma. Rozumiem. A jeśli mógłbyś nam tutaj delikatnie zaspoilerować, co przygotowałeś na wspólną płytę Młodowilczą? Obecnie jeszcze nad tym pracuję. Bardzo ciężko. Rozumiem, że tutaj jest jeszcze praca w toku. A gdybyś miał przedstawić swoją osobę użytkownikom Popkillera, które na przykład jeszcze cię nie kojarzą, które swoje działania muzyczne powinni sprawdzić? No na pewno płytkę, którą teraz wypuściłem, która nosi tytuł Ilom. No, tam ona mniej więcej jakby zawiera takie skondensowane to moje ostatnie 2 lata muzyczne tak naprawdę. To są mi stare kawałki, parę nowych, także jest taki dość spory rozstrzał. Jest dość spory rozstrzał stylistyczny na pewno. A jeśli chodzi o płytę Ilom, ona jest już wydawana przez Quality. Zostałeś pierwszym raperem zakontraktowanym przez tą wytwórnię i pierwszy termin planowanej premiery miał być w maju, no niestety doszło do przełożenia premiery. Czy możesz powiedzieć dlaczego? Parę rzeczy na to złożyło tak naprawdę i trochę przepraszam. Bo... Ja rozumiem, że to jest oczywiście z przepracowania na tym weekendzie młodowilczym. Spałem przed chwilą. No parę rzeczy się złożyło na to i po prostu... trochę w tym mojej winy, trochę czyjeś winy, trochę jakiejś ogólnej obsuwy niedopatrzeń, ale ogólnie to wykorzystaliśmy nawet ten czas, żeby dopracować materiał, więc wszystko wyjdzie tak jak ma być. Może nawet z korzyścią dla słuchaczy. Myślę, że zdecydowanie tak, bo parę poprawek wjechało takich poważnych, parę rzeczy doszło, jak skoro miałem dodatkowe 2-3 dni, to je wykorzystałem po prostu. Jasne, czyli tutaj standardowa hip-hop wsuwa z korzyścią. Klasyk, molesta. Dobra, dzięki. No, dzięki.